Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Ze mną, jak zwykle, jest Bartosz Żydziechowski. A ze mną jest Oskar Polaczek. No i standardowo zapowiemy sobie. Co, czy zapowiemy? Przede wszystkim omówimy sobie weekend, tak? Bo zapowiadać generalnie to niespecjalnie jest co, niewiele się wydarzy w ciągu tego tygodnia. No tak, no, ale za to będziemy mogli sobie troszkę więcej porozmawiać o tym, co się wydarzyło, bo szczerze mówiąc, weekend był dosyć obfity w i emocje, i zaskoczenia, i, i też takie różne sprawy. Jeśli chodzi przede wszystkim o piłkę, no bo tutaj. no, no W Premier League duże, duże zaskoczenia. Tak. W, w lidze hiszpańskiej lidze Barcelona hiszpańskiej. ucieka, tak. Także. No, tutaj też sprawy około sportowe są dosyć ciekawe, Dokładnie. albo takie statystyczne, więc. Dokładnie. sobie porozmawiamy. No więc, tak, zacznijmy sobie może od. Piątku. Tutaj, tak, od piątku. No, w piątek myślę, że większość też widzów oglądało też Fame MMA, więc nie wiem, czy też dużo oglądało Matt Chelsea i mhm. ale ja oglądałem się na drugim ekranie też to. No, nie wyglądało to za dobrze z jednej i z drugiej strony. Myślę, że. Mecz na Remis, bo z jednej i z drugiej strony były nawet sytuacje jakieś bramkowe. Ale transfery Chelsea, czyli Michailo Mudryk i Enzo Fernandez. Mudryk wędka w przerwie zdjęty, tak. No czy to, no nie wiem, czy to można nawet wędką. No zmiana po Wę prostu. Nie, no wiesz, jak dla mnie jak przerwy no gościa zajmujesz, to w pewnym sensie jest to wędka. Widziałem statystyki gdzieś tam to on. Ee, zero w ogóle no tak. czegokolwiek dobrego w Bardzo, do gry, bardzo tak. słaby mecz. No Enzo Fernandes też bardzo słaby mecz. No i też jest problem w Chelsea, że nie mają gdzie chłopaki się przebierać, nie? No tak, no to prawda, tam nowi zawodnicy muszą w jakiejś tam... To znaczy kanciapa to może by było troszkę złe słowo, ja bo, kanciapa to może bo ładnie, być ładnie Polsce, wygląda nie? to miejsce, tak? Natomiast faktycznie nie ma miejsca w szatni, żeby się gdzieś tam no tak. przebierali No ale jak razem. nabrali tyle towaru, to takie mają teraz problemy. No Chelsea bardzo, bardzo słabo w tym sezonie. Nakupowali... Zawodników y, za grube siano mm -hmm. i też y, popatrzyłem sobie na właśnie kibicowskie fanpage, e. y, posłuchałem się też niektórych kibiców w Chelsea. To właśnie się też bardzo obawiałem tego bana, że mogą dostać za te finansowe fair play, y, bo mówi się o tym coraz bardziej głośno, to że oni tam podpisują tych zawodników na y, 30 lat, czy tam na te 8, jak to się no, oczywiście mm -hmm. to sarkastycznie, ale. No, mają bardzo duży problem z tym, pościągają tych zawodników. Yy, nie wiem, czy im to się yy, sprawdzi też, no bo jednak ma za dużo tych zawodników. Jest za też bardzo dużego w tym zespole. Każdy zawodnik chce grać. I taki Graham Potter, który się nie radził z taką drużyną. Tak, bo zarządzać też szatnią trzeba umieć. No, trzeba umieć. A jak masz zawodników, którzy. Ka każdy z nich chce naprawdę grać. Wiemy też, y, Obama Yang nie został zgłoszony do No Ligi właśnie, Mistrzów, I tak? taki Obama więc, nie został. Więc wiesz, zobacz, no, ty, to, to naprawdę nie jest proste zarządzać no taką właśnie. ekipą. Tak, Obama Yang nie został zgłoszony, no więc tak, no co? To... Wydawałoby się, że jest jednym z powiedzmy, takich, wiesz, typowych no napastników. No tak, tylko w tym sezonie wiesz, trzy tak. bramki to, to też nie za dużo. No tak, świadczy. no tak, no to prawda. To prawda. I tutaj zmierzam, idąc z tropem, powiedzmy, słabości tych mocnych drużyn, no to Liverpool w tym momencie znajduje się pod Chelsea w tabeli. 3-0 dostał od Wolverhampton. od Wolverhampton. Fajna sytuacja ze strony Wolves, taka ciekawa, że Jurgen Klopp powiedział, że tej trzeciej bramki nie zalicza, na niego się nie liczy, bo to był jedyny raz, kiedy, kiedy, kiedy oni weszli na połowę w ogóle Liverpoolu, tak? no, i fajnie tam, Wolf zdało taką grafikę, że skończyło się nie 3-0, tylko 2-0, a Bramka tam, Nevesha chyba jest wypisana z tego, no więc takie no, Ale można no, sobie mówić no, panie tak. klop kogo to interesuje że ty posiadasz piłkę no, no, to, 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 tak, twoje no, tak. wyniki są skandaliczne w tym sezonie, no, można tak naprawdę powiedzieć chyba coś się wypaliło ostatecznie y można tak, powiedzieć. no ma mając, no popatrz na Chelsea popatrz, mhm. Chelsea teraz już nie można mówić że mają kontuzję, no pościągali tych zawodników no, za tak. grube pieniądze, mają chłopaków do grania, Liverpool też ma chłopaków do grania z przodu, może z tyłu chłopaki są bez formy, no ale jeśli Nunes nie strzela bramek w tym sezonie, w Salach też y, nic nie strzela, no to, no to jest dramat. No, teraz... Obie te drużyny są mocno pod formą, tak? Nawet nie wiem czy, 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 czy pod formą to jest dobre stwierdzenie, bo jakby byli pod formą, to by byli gdzieś na 6-7 miejscu, a nie dziewiątym no tak, dziesiątym. No to tak? jest drama. no? I, I to jest, wiesz, cały sezon tak naprawdę. Żeby przed słabo. nimi był Fulan Brentford. Tak. czy Brighton? No tak, no tak. No to... Wiesz, wiadomo, Bran Brighton to jest no to dosyć trochę fajna ekipa, no, już, nie? Natomiast ale no tak to no ciężko, mhm. że Ciężko się na to też patrzy, że takie Chelsea czy Liverpool, no naprawdę bardzo duży spadek. A to nie jest tak, jak było z Arsenalem, że oni naprawdę to było widać, że oni nie mają zawodników do grania, żeby być w tym top 4, tylko no te drużyny mają tych zawodników, nie? No, tak, ja no rozumiem, tak. gdyby oni nie mieli składu czy coś, ale te drużyny mają skład na to, żeby być w top 4. Nie? Personalnie są naprawdę dosyć mocne. Personalnie to tak. mo mają drużyny na mistrza, tak naprawdę. No może tak powiedzieć. Na top no. 3, co najmniej, tak, no, personalnie tutaj... na, na top 3, tak. No więc na prawda. mistrza czy na top 3, no to mają bardzo. No, nawet patrząc na obronę Liverpoolu, tak, no, no to tak. patrzysz, Alison, tak, no tak? Van Dijk, Robertson, Arnold? Arnold? Matip. Tak, no, no, to, 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 Matip, Konate. no tak No tak, no Konate przede wszystkim to, to, to jest bardzo dobry zawód. To, no tak. no. Daniel Lager. w tym momencie. Martin Szkrel. Tak, tak. No, naprawdę, tutaj niepokojące to jest. Ja współczuję, współczuję kibicom Liverpoolu, no bo no to jest wstyd dla. Bo dla wiesz, bo jest taki, się mówi, właśnie top six, nie i tak dalej. Natomiast, jak patrzysz na tabelę, to jest dziewiąte, dziesiąte miejsce, i tutaj, tak jak mówisz, właśnie, Beniaminek Fulam. Brentford jest przed nimi, Brighton, tak. Newcastle, wiadomo, że to już troszeczkę inaczej się na to patrzy. No tak. Yy, ale wydawałoby się, że wiesz, że te drużyny powinny być fakty faktycznie w szóstce, Bo no to tak, nie jest dziwne, nie jeżeli idealnie. Arsenal, City, United, yy, czy to Tenham są mocniejsze od tych drużyn. No sam. tak. Że, że, wiesz, chodzi mi, że yy, to a, nie byłoby wcale zaskoczenie. A, to, to jest normalne. A to Tenham dosyć. czy Arsenal? nie ma I czy United nie ma takiego wachlarza też na ławce, jak ma teraz Chelsea? Jaki ma Liverpool. No tak, no to prawda. Więc no, nie wiem co tam się dzieje, ale ja myślę, że... Źle się dzieje. Już w Liverpoolu moim zdaniem sentymenty powinny pójść na bok. Mhm. Klopp, Aucik, Potter, no nie wiem, no Chelsea go teraz ściągnęło za tam 23 miliony funtów, czy tam euro. Wiesz... wiesz to co? też jest bardzo źle wygląda ten Potter. No tak. No nie poradził sobie, mhm. na, no nie radził sobie na razie w Chelsea, może Da radę, no ale przyszedł yy, de Cerbi do Brighton i dalej to ciągnie, no tak. więc... Yy, mi się wydaje, że Klop w pewnym sensie... Bo jego nikt nie wyrzuci, mi się wydaje, z Liverpoolu. I zmierzam do tego, że on chyba powinien sam się podać do dymisji. Zobaczyć, no, że on tutaj już nic nie może zrobić. No chyba, że... Chyba, że wiesz, że, że on po prostu czuje, że jeszcze tutaj jest coś do ugrania. Natomiast yy, wydaje się, że nie. Że już ciężko. jest po wszystkim, tak? Że już wygrał to, co miał wygrać. I, ja myśl, i, I nie będzie niestety tego, tak? Ja myślę, że ważnym sprawdzianem, jeśli odpadą teraz z Ligi Mistrzów, z Realem Madryt, jeśli już odpadną z tego, no to co, o co oni no mają No wtedy walczyć, już nie tak mają co grać, tak. No jest walka tak naprawdę o jakieś miejsce, o pieniądze, bo tam wiadomo, mhm. za każde miejsce jest więcej oni pieniędzy, też, ale... Pucharzy chyba odpadli z Brighton, tak? W chyba FA tak. Cup? Nie, nie, to czy to Arsenal odpadł. Z Brighton. Aha, Ale okay. to nie wiem, czy to był FA Cup, czy Carabao. Okay, Czekaj, sprawdzę. Pucharów jest tyle, że, że już nie wiem. No tak. Z Brighton. Z... No tak. mówię, z Brighton przegrali y... i też już efekt. Także naprawdę no, no, nie, ma, zyma... nie ma nie będzie o co grać, jak już nie, nie mają musi oni grać, więc moim zdaniem klop, do widzenia. Jeśli Liverpool chce coś działać i ten projekt, żeby szedł dalej, no to musi przyjść nowy towar, nowa głowa do tego, żeby to prowadziło. No albo tam jest jakiś też problem w szatni, no my, my nic tak naprawdę nie wiemy, no. Mhm. Yy, no tak, ale przechodząc dalej, yy, zostając w Premier League, wciąż yy, dwa takie spotkania, można powiedzieć, City nie wykorzystało sytuacji, bo Arsenal przegrał z Evertonem, który bije się o utrzymanie. Ale właśnie to był najgorszy mecz, który trafił Arsenal, czyli nowy trener Sion tak, tak. a wiadomo co w piłce niestety to się sprawdza najczęściej no tak, efekt nowej miotu, efekt, efekt, efekt nowego trenera, Sean bardzo dobry trener, y, który przyszedł y, ratować tonący statek tak naprawdę, no bo tak o, oglądałem ten mecz to Everton nie ma wcale takich słabych zawodników, żeby walczyli o utrzymanie i też y, muszę przyznać, tutaj akurat nie oglądałem, ale z tego co słyszałem to Everton nieźle grał naprawdę nie, bardzo dobrze a znałeś. Arsenal znowu był no, naprawdę nie najlepszy tak yy, yy, brakowało tego w Arsenal mógł strzelić bramkę tylko brakowało tego ostatecznego podania każdy tak jakby się bał wziąć hmm. yy, odwagę No Odegaard był zdetronizowany tak bardzo. tak no zdetronizowali go no ale to przyszedł nowy trener miał pomysł no i wyszło to zobaczymy jak to będzie dalej szło ale naprawdę jeśli Everton tak będzie grał no to może zaskoczyć tak, a jeżeli jeszcze. City nie będzie wykorzystywało takich sytuacji, no to naprawdę może się z Mistrzostwem może nie tyle no po... co żegnać, ale bardzo mocno się oddala od tego, tak? No tutaj no tak. Y, Arsenal dostaje z Evertonem. Y, można by powiedzieć, że może lepiej, żeby przegrali z takim Evertonem niż przykładowo z City no bezpośrednio, ale no tutaj... Pamiętajmy jest... też, że Arsenal ma jeszcze jeden mecz do tyłu. Nie? No właśnie, tam, tam teraz obecnie jest 5 punktów, no. ale wirtualnie wiadomo, że to, to może wygląda być 8, na osiem, tak? No więc... e, także, no tutaj naprawdę, City powinno wykorzystywać takie sytuacje. E, już nie mówię tam o zwycięstwie, no ale chociaż remis tutaj powinien być, tak? A wydaje mi się, że remis i tak, i tak byłby rozpatrywany jako e, tak, porażka ale, w pewnym ale sensie. Ale ogólnie w Arsenalu główne strzelby i w City nie działały w tym. W tych meczach. Mhm. No, Haland nawet by nie oddał strzału. Tak, jest to jego pierwszy mecz w Premier League, gdzie nie oddał strzału. Nie oddał tak? strzału. No, czy celnego strzału? No nie wyszedł mu mecz, no, tak. no po prostu nie można tam mówić, że mhm. coś się kończy, czy coś tam. Natomiast ten, no, wydaje zdarza się, się że faktycznie Halland jest jakąś tam przeszkodą dla City. Yy, nie no, no. jest to możliwe, bo wiesz, zanim Halland przyszedł, wydawało się, że City właśnie brakuje takiej typowej prawdziwej dziewiątki no a przyszedł Halant i oni no grają gorzej niż grali no, grają naprawdę, gorzej, yy, żynowo, ale tam ja, my się, ja już myślę, że Guardiola też się powoli wypala yy, w tym City yy, tam ma też tych zawodników, za dużo jest na przykład w pomocy tych zawodników no bo tu De Bruyne nie gra, tu teraz tu wchodzi z ławki tu Bernardo Silva też od 25 meczów żadnej bramki nie ma, no to też jest bardzo długi, długi ciąg meczowy bez bramki no, słabo to wygląda. Marez jedynie podtrzymuje formę i grillisz nawet dobrze gra, bo chciałem go pochwalić, bo podobało mi się to, jak wracał do obrony yy, za kulusewskim. Yy, wspomagał nowy, tego młodego Rico Luisa, mm -hmm. lewego obrońcę Manchesteru City. Yy, no i grillisz mi się naprawdę podobał. W ogóle grillisz wydaje się, że rośnie. No rośnie, no, rośnie powoli. Te 120 milionów yy, powoli trochę się zwraca. Już nie można mówić, że to jest yy, totalny. Totalny szrot, tylko no... Nie jest to Kutinio w Barcelonie. No tak? nie, 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 to na pewno. No ale Keynes czyli bramkę po głupim, będzie Rodiego, no Rodri, bardzo słaby mecz i środkowych obrońców, czyli yy, Ake... Ake grał... Z Akanjim? Z Akanjim, z Akanjim. Ja też nie rozumiem, czemu Ruben Dias siedzi na ławce, no ale Ake to jest, te komentatorzy czemu mówili, że to jest pupilek yy, Guardioli, więc no... Wiadomo, jak ktoś jest popilkiem, to gra. Zna się to z każdego sportu. Mhm. No i Hurricane pobił rekord klubowy. Tak, na bramkę dla Tottenhamu. Dwu, w Premier League. No tak. Tak, Premier League no, 200, no, bo do Alana Schillera jeszcze ma tam ponad 60 bramek do pobicia, ale wydaje myślę, się, że, że, myślę że... że myślę, że jak nie odejdzie do Bayernu Monachium zostanie w Premier tak. League, bo tam czy w Tottenhamie, czy A United szczerze, do mówiąc, niego A wydaje macie... mi się, że ma taką ambicję, żeby pobić. Tak, ten myślę, że tak. Ja nie widzę Anglika też za bardzo w tej Bundeslidze, też myślę, że... Tak, no to prawda. W ogóle Anglicy często zagranicą... Jedynie granicą... Sancho. Yy, no tak, ale... ale... Anglicy za granicą, tak, tak jakoś rzadko kiedy no można tak, to, powiedzieć, że to, tak, że to działa, nie? Tak średnio i myślę, że właśnie, chociaż jeszcze Bellingham jest, nie? No tak, no to prawda. To Ale same. no. Ale to jest wyjątek od reguły. Ja myślę, że powiedział. takie United to dla niego byłby dobry ruch, yy, chyba, że podpisze kontrakt z Tottenhamem. Ma ten kontrakt do 2024 roku. No i zobaczymy. Wiesz co, mi się wydaje, że jeśli by został faktycznie i tak powiedzmy do końca kariery w tym Tottenhamie, to w końcu uda mu się coś wygrać z tym Tottenhamem. Tylko, tylko nie wiem kiedy i, 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 i to musiałoby być osłabienie też, yy, nie, że Tottenham stanie się tak mocny, tylko City stanie się słabszy, Arsenal słabszy, tak, i, i na tej zasadzie Chelsea i, i Liverpool to już są słabsze, tak, a, a, wydaje mi się, że właśnie, jeżeli Tottenham miałby coś ugrać, no to, no to słabością innych niż, niż swoją siłę. Yy, no siłą tak, pewnie. no bo nie mają, oni nie mają też ławki, jak tak wczoraj popatrzyłem, no to, tam jest ciężko, żeby ktoś szedł i zrobił naprawdę bardzo dużą różnicę, to jest ten problem. I też jest problem z Conte, że on zawsze dwa sezony ma dobre, a ten trzeci jest już coraz gorszy. No i już się mówi bardzo dużo, że Conte po tym sezonie aucik z Tottenhamu, no i zobaczymy, kto obejmie Tottenham, nie? Mhm. Mm United Crystal Palace tutaj może mniej o samym meczu wynikiem się skończyło to Tylko... spotkanie 2-1 dla United natomiast Casemiro zachowanie jego i, i no słuszna czerwona jak najbardziej tak i pewnie wykluczenie na no mi się wydaje ja bym... 3-5 może nawet więcej meczy nie, tak? Tak ja bym... nie zasłuży na pewno no. no dramat co on zrobił no. Wiesz, że jest tam jakiś tam, jest faul i on nagle. Tak, dusi. I to też wiesz, nie było podczas gry, tylko no tak. gdzieś tam przy jakiejś awanturze, no i tutaj duszenie takie, można powiedzieć, no naprawdę fatalne zachowanie Kasemiro i, no. i mówię wykluczenie tutaj co najmniej mi się wydaje. Tak i karafimy. Final... Co najmniej trzy mecze, ale jestem przekonany, że będzie więcej. Tak, tak. dłużej, dłużej, bo no to skandaliczne zachowanie. Osłabia też swoją drużynę, gdzie naprawdę Krystal Falas tak, gdzie... potem ruszyło, strzelił bramkę. Też United ten Eric Ten też zareagował, Garnaczo wędka, który wszedł w drugiej połowie niestety, wędka wszedł, Maguire, Rindelof, no, grali już tam na, no, full, full defensywnie, no wywieźli te trzy punkty, ale naprawdę było ciężko, no ale no Casemiro, no kupię te łapie czerwone kartki, ostatnio też czerwona kartka, tak. no styki się palą, nie pomaga United. No to prawda. Niby, niby, każdy mówi, A co ciekawe, że on... on chyba też wtedy z Krystal Palace też złapał czerwoną właśnie i stracili no. na 1-1 właśnie z Crystal I... Palace, tak. tak yy, no niby dobrze gra on ogólnie na boisku, ale no takie kupie czerwone kartki nie pomagają drużynie i jemu samemu. Bo wiesz, generalnie Kasemiro, no to bardzo dużo dał United według mnie, tak? Naprawdę sporo wydaje mi się, że, że, że tutaj pomaga. Manchesterowi, no, ale no tak. takim boiskowo, bo jeżeli chodzi o takie zachowania, no, to wiadomo, że to, to jest, to jest bardzo e, niefajne i i, i i tym oczywiście nie pomaga, tylko przeszkadza w, w zasadzie Manchesterowi, ale no mimo wszystko wydaje się, że to był niezły transfer. Tak? No tak, transfer I, nie. I dla Realu się wydaje, że to był niezły transfer. No tak, chociaż w tym momencie wydaje się, że brakuje Realowi, do czego zaraz przejdziemy właśnie. No to brakuje, brakuje. Mm, takiego zawodnika. No, ale Real w koń, chce w końcu zrobić tą przemianę tego środka pola, czyli staruchów pożegnać. No i pożegnać. trzeba to okupić, nie? No i trzeba to jakoś okupić, no niestety no jeden czy dwa sezony niestety trzeba po prostu zagrać gorsze sezony no tak. ale później masz na tyle lat spokój, że jak wyjdą te chłopaki tak, wiesz, no słuchaj jeżeli uda się zrobić takie trio powiedzmy z Kamawingi, Chłomaniego i załóżmy Walwerdę w środku pola no albo Bellingama, nie? no albo jak sprowadzą Bellingama, no to będzie coś nieprawdopodobnego no właśnie, więc no może być bardzo ciekawie, no tak no ale Casemiro, no, no dramat no, naprawdę zachował się skandalicznie no, ale styki widać, że się palą. No i zobaczymy, jaką będzie miał karę. Pewnie na dniach mm, się okaże. Się tak. okaże finansowo, jaką dostanie. I tak w ogóle, nie? No Co tak tam będzie. Y... Idziemy dalej. Barcelona wygrywa z Sewillą. 3-0. Dosyć gładko, chociaż. No, nie, no gładko, tak, tak. Sewilla jest dosyć. Lucia no, no tragiczna, Sewija jest dranie. I tyle. Ym, Lewand Trzy bramki strzela Barcelona, natomiast Lewandowski bez udziału przy żadnym. Tak, i bardzo słaby mecz, naprawdę. No nie najlepszy, tak. Wydaje mi się, wiesz, to też mówiliśmy już ostatnio, ale Lewandowski odpowiada za troszkę więcej rzeczy niż w Bayernie i po prostu widać, że jemu brakuje jakby takiego czucia piłki. Ja myślę, że on tego po prostu nie potrafi tak dobrze jak to by byłoby trzeba umieć, czyli przytrzymać tą piłkę kiedy, bo mnie na przykład Wiesz, ja nie mówię nawet o przytrzymaniu, tylko chodzi mi o rozegraniu piłki często. często była za sytuacja, późno to daje, przykład, nie? Była jedna sytuacja, gdzie on e, Rafinia uciekał po prawej stronie, był kompletnie wolny. No tak. Gawi szedł chyba po lewej Ta, i on zamiast chodzi. zagrać do właśnie Rafini na prawą stronę, no to on, Mam też wrażenie, że czasem on szuka rozwiązania takiego żeby to się skończyło na nim. No tak. Żeby ta akcja się na nim skończyła. Tak troszkę, wiesz, może to powiedziałbym, w pewnym sensie inteligentnie, tak? Że, że właśnie chcę zrobić tak, żeby ta akcja się skończyła na nim. I on strzelił bramkę, żeby żeby nie miał asysty, tylko bramkę no tak. strzeloną Natomiast y, faktycznie często jakieś zagranie niedokładne, tak, no to, 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 Ale to dosyć według często się Nie, wczoraj zdarza. to był najgorszy zawodnik Barcelony. Y, pod względem wszystkiego, no moim zdaniem, no tak, no bo obrona bardzo dobrze, no tam nie miała też za dużo do roboty, no to tak naprawdę no, to y, można im nie wystawiać noty, ale no natomiast Araucho i, i tutaj też Kunde i wydaje mi się, że w defensywie bardzo dobrze, no jak zwykle Gavi popracował, no. a zresztą Gavi wydaje się, że to jest taki gwiazda, bo... tak. Ale wiesz. I najlepszy mi, zawodnik że... chyba teraz pod względem formy. chyba, chyba ta... Albo terstegen jeszcze. No terstegen, ale chodzi mi o brak, zdobywanie bramek, asyst no tak. i takiej waleczności. I wiesz, no wiesz, to... i on właśnie to, to jest gali, najlepsze, nie. że on naprawdę nie strzela mało bramek. No obecnie, nie. No nie. A w defensywie też niesamowicie dużo pracuje. No tak, i też Rafinha strzelił bramkę i asystował, może w końcu się bardziej odpali, Emocja. bo jemu brakuje I, tych i liczb. i naprawdę nie wyglądał źle generalnie. No bo meczu, jemu, tak. jemu, jemu brakuje tych liczb, mhm. więc... No zobaczymy, no tylko jest problem z Lewandowskim, bo od października na kampną już Bramki nie, czyli chociaż miał tą, wiadomo, tego bana na mecze. No ale no, bez formy na razie jest chłopak, no i zobaczymy jak to będzie dalej z nim, no bo, no, wygląda to na razie nie za ciekawe, że, a idą teraz naprawdę ciężki terminarz dla Barcelony. No, no. tak, Liga Mecze Europy. z Realem, Liga Europy z United, który jest w formie. No tak. Znaczy no Barcelona też jest w formie, tylko no, porównując Ligę Hiszpańską, do ligi angielskiej, no to. no Ale trzeba powiedzieć, że obrona Barcelony naprawdę jest no dobrze, dobrze, w fantastycznej formie dobrze. i wydaje dobrze. mi się, że są naprawdę w stanie zatrzymać United, które jest rozpędzone. Wiadomo, tam Casemiro będzie mógł grać, więc yy, to, to będzie. Wydaje mi się, że to może być naprawdę dobre spotkanie. Ale tak? też y, nie, nie przepadałem za tym transferem Christensena i naprawdę, chłopak, dobrze, no, dobrze to wygląda. Alba też wczoraj bardzo dobrze no, bramka bramka, no. bramka i asysta. Więc no, Barcelona wczoraj bardzo dobry mecz, ale to w drugiej połowie, bo w pierwszej czegoś tam brakowało tego ostatecznego podania, każdy chciał grać jakby pod siebie. Mhm. No, brakowało tego też z kontuzja taka, no nie za fajna w czwartej minucie. Mhm. Ale Kessiego trzeba pochwalić też, że bardzo dobre wejście po zmianie. Tak, to znaczy powiem Ci tak, samo wejście w sobie nie było najlepsze. Yy, no, według mnie, yy, nie grał naprawdę, nie było go widać praktycznie, ale, nie, ogólnie... ale asysta... No mistrzowska, naprawdę no te tak. zagranie, przyjęcie tej piłki, bo to też nie była łatwa piłka. On się tam obrócił, zagrał takim, wiesz, można powiedzieć, ze, no po prostu zewnętrzną częścią stopy, pod, podbił troszeczkę tą piłkę do Alby. No naprawdę mega to, do... no, fantastyczne zagranie, naprawdę. Myślę, że dobry mecz porównując z meczem, jakie on grał wcześniej, no bo wcześniej to on nie istniał w tej Barcelonie. Powiedziałbym, on wcześniej psuł, a w tym meczu psu? ja naprawdę, no, no nie, psu. Nie, to znaczy powiem tak, bo Yy, oglądałem dwa spotkania naraz, to wiadomo, jak to jest, że, że nie wszystko ja tak. się wyłapie. Yy, ale to, co widziałem, to, to, to nie widziałem Kessiego poza tym jednym zagraniem, przy, przy Nie, ja tam... A swoją drogą Dobrze, yy, nie. bardzo nieprzyjemna kontuzja busketa, ja bo wyglądało to naprawdę źle tam na, na, nastąpił na, na stopę, ale można powiedzieć. Myślę, że... Przeciwnik, nie było to kompletnie intencjonalne. No, nie, no wiadomo. E, ale był rozpędzony Busquets i ta tam uciekła, uciekła kostka, można powiedzieć, no, no, no nie wyglądało no, to nie najlepiej. Zaczekamy. Myślę, że może to być e, trochę pauzy może przerwa, być, no. no naprawdę. Ale Barcelona, myślę, że teraz to jest właśnie dobre dla nich, bo z Busquetsem się wiadomo żegnają po tym sezonie i może Kessie będzie tam grał, albo cofnięcie Frankiego i cofnięcie Gawiego z tego lewego skrzydła takiego, fałszywego. No i dać się zagrać na przykład Fatiemu, czy Ferranowi Torresowi. No zobaczymy, może tak to no, będzie Może to wyglądało. być jakiś punkt zwrotny. Bo w to w sensie, końcu, tak. w końcu tak, to się w następnym sezonie tak zdarzy, bo myślę, że ciężko Barcelonie będzie ściągnąć jakiegoś... Tak, i y... zresztą, duże prawdopodobieństwo jest też, że odejdzie po prostu Nie Barcelonie. no, na pewno, to jest 100% no już, że on po tym sezonie odchodzi. I no, Barcelona będzie albo szukała, ale myślę, że nie muszą szukać, tylko mogą tak grać. I moim zdaniem to też nie e, jest wiesz, głupie. zastanawiam się, bo tutaj, tak jak mówisz, może zmieni, zmieni trochę, bo teraz grają, tak można powiedzieć, taką teoretycznie czwórką w środku pola: no tak? tak, no tak. E, Busquets, De Jong, Pedri i Gavi. Także tutaj, no, no wiesz, troszkę inaczej to wygląda niż zwykle Barcelona wyglądała. No tak. Te takie 4-3-3 było zwykle stałe, a tutaj troszkę zmiana jest. I może będzie taka konieczność wrócenia do tego faktycznie 4-3-3. No, z... zobaczymy, zobaczymy, ale no teraz Xavi ma dużo. Wiesz, jest zastępstwo, jakby nie było Kessie, to jest zastępstwo do A też Barcelona musi szukać takich, bo pieniędzy nie ma. Bo tam jest ciężko z pieniędzmi, więc może warto z rejestracją, a swoją drogą do tego przejdziemy też zaraz, z rejestracją zawodników, bo tutaj temacie. Ale ja chciałem jest, przejść do meczu z Realu, z Majorką. Właśnie, do tego też chciałem przejść, że Barcelona wykorzystała potknięcie Realu. No tak? Tak. 1-0 przegrana z Majorką, no tam, mówiąc szczerze, oglądałem ostatnie parę minut, więc, no nawałnicze już tak trochę. Tak, tak niestrzelone właśnie, niestrzelone karty karny, to prawda bardzo dobra obrona tego bramkarza on jest z Serbią Dimitrović i ciekawa bramka tego Murikiego też yy, tak tak ładne te... dośrodkowanie i ta bramka no, no ciekawa by powiedział bo ładna no no ładna ale ale taka chyba myślę że bardziej jako tak, ciekawostka ale niż, dla kibiców Barcelony na pewno to ucieszyło że Real osiem Real przygrywa. Teraz, nie. ja myślę że teraz w Polsce to no trzy czwarte za Barceloną bo Lewandowski też przeszedł Myślę, że mają te, też fajne takie młode gwiazdy, gdzie też na TikToku tak. są bardzo popularni Gavi czy Pedri. Wiesz co, gdyby nie, gdyby nie ta polityka taka, powiedziałbym, Barcelony, że wiesz, te dźwignie i tak no, dalej. No to, to, tak. To, to jest teraz czas na to, żeby można, można było się znowu w pewnym sensie zakochać oni mają taki tak? zespół właśnie jak kiedyś, że można się zakochać Pedri to taki szawi na przykład y... Gavi to taki Inesta. chodzi hmm. mi, że nie do jeden do jeden, tylko, tak. no mówię, Araujo to Pujol na przykład, Pedri, Pedri ma 8 więc Iniesta, no, a Gavi ma 6 ale no więc Iniesta grał bardziej. trochę też wyżej jak Gavi, więc no z tego taka moja ten, tylko no hmm. wiadomo, no Araujo to nigdy nie będzie Pujol też, yy, ale no bardzo dobrze gra w obronie, no tak tylko wiesz, I... też to nie jest ta Barcelona, gdzie, gdzie zawodnicy przede wszystkim właśnie dla Masy, oni gdzieś tam są ściągani. No A, za, mieli, mieli za, to. Wiesz, za... No tak, no tak. No to, 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 tych... to, nie jest, to nie jest to samo i to już też nigdy nie ale było. Idą, ci to trzymać, ale nie idą to w, podobną, w podobną drogę, że chcą właśnie yy, ściągać takich, żeby to byli lubiani przez kibiców, bo ściąganie jakieś naprawdę. Yy, ogórków no to to nie ma sensu nie moim no tak. a też wiesz wydaje mi się ściągnięcie lewandowskiego takiej gwiazdy światowego no, formatu to no też to jest spuszczam barcelony tak Yy, I wydaje mi się, że też wiesz, pierwsza runda lewego w Barcelonie była naprawdę mocna. Gdyby nie te jego bramki, to, to nie wiadomo, jakby to no nie poszło. Wiadomo, nie? No, no. Więc y, tutaj. Ale Barcelona musiała ściągnąć napastnika. Tak, a, a ściągnęli lewego. Mi się wydaje, że dobry ruch i, i marketingowo, i, no, i tak y, ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że to był dobry ruch. Pierwsza połowa sezonu była dobra, na razie jest bardzo słaba. No, na razie z... nie wygląda to najlepiej, to prawda. Chociaż no. wiesz, z drugiej strony. Wygrywają wszystko. To, no tak. to, to, to może też yy, w pewnym sensie. Ale jest Real, jakaś tam te, Real, Real też ma problem Benzema nieskuteczny. Vinicius też nieskuteczny. No właśnie. Real ma A bardzo Vinicjus dużo. To, co robi, powiem ci niektóre rzeczy, zachowania jego boisko. Ta, gdzieś ta. tam takie. Yy... No, nie ciekawie. No, ciężko, ciężko. Ja, ja naprawdę, to jest świetny piłkarz i tego mu nie no można tak, odmówić, ale dobra, te zachowania, dobra. gdzie on się kładzie, tutaj gdzieś jakieś też zaczepki. Yy... No ale to jest Brazylijczyk, to Brazylijczycy mają to w genach No, no Neymar, Tak, no to prawda. Neymar Niestety to... mają, bo to, to, to naprawdę źle wygląda. To jest jak smulka... się lekko dotnie, to kładzie się jak jedza po, po prostu. prostu no, po prostu są, nie mają charakteru. Albo Myślę, takiego, takiego, takiego boiskowego nie mają charakteru no ale to takie jest właśnie na piłkarzy się mówi że oni często nie mają charakteru no nie może to jest stereotyp ale ja myślę że Niektórzy popatrzy to naprawdę mają jaja i mogliby na przykład, nie wiem, walczyć i boksersko i w MMA, no ale niektórzy to się nie nadają do piaskownicy. wiesz, powiem ci tak, bo jeszcze jest na takiej zasadzie, że jeżeli jest faktycznie faul i tak dalej, to, to, to dodajesz coś od siebie, żeby to no tak. wyszło, nie? I, I ja to rozumiem, to jest element gry, tak? No tak. Y, natomiast jeżeli ktoś cię ledwo, wiesz tam smyrnął, tak, no to i, i ty się, leżysz, tak? kładzisz się, robisz dziesięć obrotów, wiesz, no to nie, no no to, to jest naprawdę się. przesada, to to jeszcze teraz mamy war przecież, tak? No, no, tak. no naprawdę. To... To wszystko teraz, nic, nic nie uniknie tak naprawdę sędziom. Tym Są bardziej, tam jeżeli chodzi pomiłki. o pole i tak dalej, bo wiadomo, w środku pola, no, to jak może ktoś tak. gwizdnie, jak sędzia odgwizda y, faul, no to, to nie może do tego wrócić, no tak, tam, no. wiesz, i tak dalej. No Natomiast przecież... ma gdzieś też informację że no, słuchaj, tutaj błądnie no. i, i to, to tak działa, że, że troszkę y, na psychikę podświadomie nawet że później już tego faulu jakiegoś tam miękkiego nie odgwizze. Nie, no mo nie? moim zdaniem to powinno być to niwelowane żółte kartki za te takie. Y, Zdecydowanie. Smulki. A ma być. Podobno gdzieś tam słyszałem, że, że ma to być. A swoją drogą. Y, biała kartka też, nie? A te tego nie słyszałem. Coś tam widzieli, Ale widziałem. Ale widziałem, że było pierwszy raz y, oficjalnie na Mistrzostwach Świata Klubowych. Faktycznie Var, sędzia VAR wytłumaczył decyzję na stadionie. Y, z powiedziałbym technicznej strony, nie wyglądało to najlepiej, bo, bo dźwięk się strasznie mocno rozniósł po no stadionie, wiadomo, było bardzo wiadomo, duże echo. Wiadomo, ale to ciężko też to tak zrobić tak, na stadionie, no, nie? Wiesz, jak masz głośniki i tak, żeby no, ktoś tak. wszyscy to usłyszeli, no, tak. no to nie powiesz nagle kibicom uwaga, cisza, bo no, tak, sędzia no, mówi, tak? No. no nie zagłuszysz kibiców. Ja myślę, tak. że połowy to tam nawet nie interesowało, nie? Te, czy jakie, no, jak wiesz, Wiesz, chodzi mi, że... Jego... 60%. Oh. Tak znaczy, wiadomo, no interesuje jaki będzie rezultat, czy karny, czy nie na przykład. Ale yy, no, ja myślę, że nie interesuje tam większość ludzi dlaczego to, nie? Nie, no właśnie mnie, mi się wydaje, że to jest, to jest dosyć istotne. Ja, mi się podoba generalnie ta innowacja, że, no że tak coś będzie. Nie, nie. Natomiast yy, tutaj. No mówię sama realizacja w sobie. Bo pomysł i tak dalej wykonanie powiedzmy, że jest git. Tylko pytanie o realizację. Tego. I teraz też wiesz, sędzia może powiedzieć. Yy, zawodnik był ciągnięty za koszulkę, yy, co w konsekwencji daje rzut karny, tak? No tak. No. no to teraz pytanie, czy te ciągnięcie za koszulkę było powiedzmy wystarczające do tego, żeby zawodnik się przewrócił. Bo wiesz, ty równie dobrze możesz też mnie pociągnąć na tej zasadzie, no tak, tak, o? No tak. a możesz dużo mocniej to zrobić. I, i, I jeżeli coś jest pokazane na slow motion, przykładowo. I jest to właśnie, tak jak ja teraz pokazuję, na zasadzie takiej siły dosłownie, mhm. no to nie powoduje upadku, tak? No nie. To, to, to właśnie też trzeba to rozgraniczyć i powiedzieć, że był ewidentny i tak dalej, to, to, to troszkę konkretniejsze niż tam jedno suche zdanie, co się wydarzyło, bo to wszyscy widzą na, na powtórkach, no tak, to, no tak. co się wydarzyło. Musi być konkretna informacja, dlaczego taka decyzja. I później taki sędzia też może być łatwo rozliczony z tego. No Jeżeli on mówi na przykład, że yy, wiesz, podejmie jakąś złą decyzję, która jest niezgodna z przepisami, no to od razu wsadzamy do zamrażarki 5, 10 pięć, 50 kolejek nie sędziuje i dziękujemy, tak? no Na tej zasadzie to powinno wyglądać. Ale kończąc y, temat, y, może nie wiem, y, do tej ligi hiszpańskiej jeszcze z tym Tebasem. No, no to może... może coś czy to czy by... na koniec właśnie... Można tak. to teraz właśnie powiedzieć o tym. No powiem. właśnie. Eee, padła taka informacja, hiszpański sport podał, że eee, Javier Tebas rozmawiał z zarządem Barcelony i, i, i też padły takie słowa, że, eee, cytuję tutaj Javiera Tebasa, eee, oczywiście tłumaczenie, eee, poczekajcie, ja nigdy nie przegrywam, ważgawi będzie zmuszony odejść. I... Mateo Alemany, czyli dyrektor sportowy tak Barcelony powiedział, że rozmowa była nagrywana i, i, i zostanie wykorzystana przeciwko Javierowi Tebasowi. A wściekły Javier Tebas po usłyszeniu takiej informacji rozłączył się. No i no i wiesz, i, 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 no i to, to, to może być w pewnym sensie gwóźdź do trumny, tak? No Tebasa. Tak. Ale tutaj, no naprawdę, te, ten, te zachowania Tebasa tutaj no wydaje jeśli... się, że on naprawdę w pewnym sensie faworyzuje Real Madrid przeciwko całej Lidze, tak? Bo, bo, bo cała liga ma problemy z ale rejestracją i Ale Peres dalej. Ale yy, Perez mu właśnie pomaga bo też. Sam Perez wydaje mi się, że no, on chciałby mocną ligę, tak? No, no tak. to jest, to jest, napędza oglądalność takiej no ligi. Właśnie. Patrz, jak masz. Co z tego, że chodzi o te prawa telewizyjne, tak? Wiemy, że tam Premier League odjechała niesamowicie. No nie bo to, wiadomo, to nie, tam nie prawa telewizyjne, nie chyba do... są kilkukrotnie droższe dla Premier League niż dla ligi. No tak. La liga wydaje, ch chyba jest drugą najlepiej opłacaną ligą na świecie, tak? No tak? Jeżeli chodzi o prawa telewizyjne, ale jeżeli będzie monopol realu. Jeżeli Real będzie wygrywał mistrzostwo za mistrzostwem po 10 punktów czy 15 to, przewagi, no, no to ta oglądalność spadnie, bo kto to będzie chciał oglądać. Dlatego yy, stopie go dyktaturze. Tak, tak, bo to, yy, tak bardzo dużo, to jest bardzo dyktatura. często przewija się takie właśnie słowo dykta, dyktatura w yy, kontekście. Stopię, jemu, jemu całemu zarządowi, no bo on też to nie jest jedyna osoba, też mu musi doradzać. Ja myślę, że to są po prostu odlepki umysłowe. Yy. No, 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 czuby po prostu i niszczą tą liga od środka, no bo kiedyś ta liga miała ileś tam drużyn, które naprawdę walczyły o coś w Europie, tak. a teraz to jest naprawdę no, dramatyczny stan tej ligi. Transfery to jest skandal, yy, finanse to jest skandal, no, cała ta liga to jest skandal, tak naprawdę można teraz powiedzieć. Barcelona, jakie ma też problemy, no tak. tylko Real tak naprawdę funkcjonuje na dobrych perypetiach. Tak, na, na, na dobrych warunkach i to też właśnie przez to, że La Liga na to pozwala, że może no to ta. być, tak? Wiadomo, że tam po prostu też Real jest tak prowadzony, że tam po prostu się wszystko zgadza. Natomiast tutaj sprawa z, z Javierem Tebasem jest taka, że no niestety on. Wydaje się, że faktycznie jest jakaś tam faworyzacja Realu Madryt i to, 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 to przeszkadza bardzo y, prawdziwej rywalizacji takiej sportowej, no. więc y, no tutaj. Nie no, tobie go dy dyktaturze na pewno. No tak. I myślę, że zmiana on jest prezesem? Czy kim on jest? Yy, no on jest dyrektorem, wiesz, szefem la liga całe, No nie? Dla mnie całej jest Ligi. nikim. Yy, ale no, no szanujmy się. Ja myślę, że nikt nikt na świecie go nie przepada za tą osobą. Myślę, że to są. Też mi się tak wydaje. Nawet mi się wydaje, że kibice Realu i tak dalej. Wiadomo, znajdą się jednostki, które mówią, nie dobrze, nie. tam Barcelonie, tak, nie? Ale naprawdę, jeżeli chcesz wygrywać z rywalem, to chcesz wygrywać z nim mocnym, a jeżeli masz przegrywać, to lepiej przegrywaj z mocnym rywalem no niż ze jeśli... słabym, niż, niż, takim, który gdzieś tam, tak jak przykładowo w Superpucharze, tak, Barcelona gdzieś tam musi wiesz, ledwo ko łączy koniec z końcem, tak, powiedzmy, a, Real jest w jak najlepszej, wiesz, finansowej formie i, i dostaje taki Real w Superpucharze, no to wiesz, to też tak. Wolisz przegrać z kimś mocnym, no tak. niż yy, przegrać z powiedzmy Ale... kimś, ko, ko, komu, komu Myślę, jeszcze że się daje No to byłaby wiesz, duża strata, gdyby Gavi odszedł od tej ligi, nie? no zdecydowanie. Dla całej ligi no. przede wszystkim, no właśnie, bo to, 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 to wiesz, to dla niego się ogląda mecze też. Ja, ja jestem przekonany, że to przez następne lata będzie zawodnik, dla którego ludzie będą przychodzić na stadion No właśnie, bo jak to, to dali naprawdę w telewizji czy DJ. Tak. A nie dla jakiegoś te który jest nikim, tak naprawdę. No tak, nie. no to prawda. E, kończymy temat e, hiszpańskiej ligi. E, przejdziemy sobie na krótko do Mudes Ligi, bo tutaj e, Bayern przede wszystkim stracił, co prawda, na jeden dzień pozycję lidera. Union Berlin no. został liderem. E, ale tutaj inna, powiedziałbym, informacja, taka dla nas ważniejsza. E, Bayern grał z Wolfsburgiem. E, co ciekawe, Kuba Kamiński nie zaczął w pierwszym składzie tego spotkania. Tak. 3-0 było chyba do przerwy już. Eee, nie, on, bo 3-1. 3-1 do przerwy? Kamiński, czyli przecież. Czy, A, strzelił no tak, no to chodzi mi, że już było 3-0, no, tak? Była wędka bo. bo, bo tam Krzyłek. tak, Niko Kowacz ustawił bardziej defensywny skład i, no i tak. tego ofiarą, można powiedzieć, był Kamiński. Eee, natomiast przy 3-0 uznał, że no dobra, no to, to to nie wyszło, to spróbujemy gonić. I wpuścił Kamińskiego, właśnie. No i, bramki, I Kamiński, no. w końcu debiutancka Bramka, i to jeszcze przeciwko Bayernowi. I naprawdę po fajnej akcji e, tam. E, Poszedł ze skrzydła, no zgranie do środka. Jakaś bramka, nie? tak i fajnie że nie, Tak, że fajnie nie, może się to odblokuje w jakiś no sposób nie, 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 że 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 nie, tak naprawdę gra. czas gra. No tak. cały czas gra. czas nie, tutaj ten nie, 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 wydaje się, nie, to było na dłuższą metę tak zmiana taktyczna, tylko zmiana nie, pojedyncze, pojedyncze zmiana nie, na na właśnie Bayern Monachium. I tutaj naprawdę jestem zadowolony z, z gry Kamińskiego. W ogóle cała. Yy, mówi się, to znaczy nie, że dużo się mówi, ale mówi się tak, że, że naprawdę dobrze wygląda Kamiński. No, Grając w Wolfsburgu, więc. Miejmy nadzieję, yy, że odpali i też w kadrze będzie grał. Bo, tak, tak, tak. Bo kadra jest najważniejsza, a niestety na tamtym mundialu no, się nie spisali chłopaki ofensywnie i defensywnie, więc miejmy, nasi, miejmy nadzieję, że nasi Polacy będą grali. I nie, że będą grali, tylko żeby robili jakieś statystyki, nie? No tak. Przede wszystkim, żeby grali. No tak. bo to na to przykład, jest... y, mówiąc o Arkadiuszu Recy. No właśnie, tutaj też y, ciekawa sytuacja. Jak ja bo zobaczyłem te, grali... to, co on zrobił. specja grała z, z, z Napoli. No jest, wiadomo, to Napoli nie... to jest Napoli. Reca, Natomiast to jest tam... poziom. Y, y, to już wiesz, to mogłoby być nawet nie wiem, no Galacticos czy inny naprawdę galaktyczny zespół. Ten karny, to co on zrobił, to jest poziom, poziom zawodnika a, na serię. A y widziałeś sytuację, jak Drągowski... Tak, też, też widziałem. A, no, bo... Ale w ogóle kryminał całej obrony, e, wydaje mi się, że po tym meczu Wiśniewski z miejsca wchodzi do, do no, pierwszej myślę, że Tak, y Drągowski nie szedł pewnie do tej piłki ogólnie, bo on to Właśnie jeb y y i tak, tak. Y wyrzuca tą piłkę piąskują, a nie mhm. on szedł tak naprawdę jak taka ciota, nie? No tak, wiesz, on się tak czaił, Bardzo czai, niepewnie, no. bardzo, też wiadomo, nie dogadał się, ale on powinien zostać w bramce, albo jeszcze to ta, konkretnie. Konkretnie pierszkuje. Tak, y, ta sytuacja z Recą, tak jak mówisz, no, no piłka spadła mu na rękę. No, no, nie, no nie, no dla to mnie tak. no to, to jest no, hmm. no, nie nadaje się ten człowiek. Nie? Jeśli tacy zawodnicy mają grać w kadrze, no to właśnie tak. mówię o tym. A swoją drogą Żurkowski nie łapie się do, do no nawet no na właśnie No właśnie, y, no właśnie Wielki to. transfer Specji miał być tutaj, a, 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 a to, naprawdę nie łapie naj, się no na bo to tak gadają w Polscy zawsze. Ale nie, bo... no bo to jest. To był chyba najdroższy zawodnik y, specji. no może więc... się chłopak nie nadaje, wiesz, jednak. Y... I... No niestety, na razie to y... tak wygląda. No, na razie nasi zawodnicy, y... niektórzy mają liczbę. Y cash nie gra też. Cash nie gra, naprawdę. No jest taka bieda w naszej teraz. Y... W marcu ja nie wiem, jak my wyjdziemy jakim zespołem, bo nasi zawodnicy nie że nie grają, a jak grają, no to są naprawdę, no taki Reca jak gra, no to teraz to mi udowodnił, no naprawdę, no. no tak. Ale my nie będziemy grali naprawdę z San Marino, gdzie tam można sobie, wiesz, pograć na spokojnie, tylko no gramy tak. z Czechami, z niełatwą drużyną, która ma naprawdę dobrych młodych też zawodników ofensywnie. Rosłych, też silnych. Z Albanią. Z Albanią, też, gdzie to nie jest też łatwy rywal, no bo to się. Może wyniki, wynikami, ale jak się ktoś oglądał te mecze w eliminacjach, no to z Albanią mieliśmy bardzo duże problemy. No tak, to, to nie prawda. jest też łatwa drużyna, więc no, z taką naszą formą tej obrony, no to to jest dramat, nie? Mhm. Eee, tutaj też. Myślę, że na razie to starczy, ale tutaj jeszcze co do polskiej piłki samej w sobie. E, no to widzę, w ucie z Zagielonią i zmierzam tu do tego, że, e, wiesz, wydawało się, że takie dwie mocne drużyny, bo tutaj widzę, w i pogoń w Szczecin, o to mi chodzi. A to było wiadomo, e, że, w ten... te, że widzę, będzie ten... Że widzę, tak, raczej spuści trochę stonu. Natomiast, tak. wiesz, pierwszy mecz z Pogonią w Szczecin, 3-3 wydawało się, no. że dwie drużyny naprawdę w dobrej formie i że tutaj. Po prostu będą, będą dalej mocno szły. Widzę ze słabą Jagielonią remisuje 1-1, no, a, a pogoń przegrywa z bardzo słabym śląskiem Wrocław 2-0 yy, No i tutaj Pogoń Szczecin wydawało się kiedyś mocna obrona, tak? A oni w tym sezonie dwa czyste kąta. No tak, ale sezonie. też yy, tam yy, ci co właśnie gadali, że zwrócili się na bokach obrony. No wiesz, tutaj ja wydaje nie się, nie widzę, że większy razie... problem jest ze środkiem obrony, bo tam A... gra Triantafilopulos, który swoją drogą chyba nie grał, bo, yy, bo on ma... on dostał czerwoną kartkę i, i on yy, nie ma. Też ten nie mógł Luis grać. Mata ma odejść? Tak, do Luis, ma, Luis Mata w ogóle się już pożegnał chyba z, no, z kolegami. To zagłębia więc... ma iść, więc... No, Pogoń bardzo słabo, no i też to ratuje bardziej Dziudzewicza, nie? Taka, takie tak, tak, na tak, to prawda, jeszcze... tym bardziej z Pogonią Szczecin, gdzie, no, gdzie wydawało się, tak, no Malec grał w środku obrony. No, Malec, więc... no, no to, no to szanujmy się, no, Malec. No tak, Malec z Zechem, no także, także tak to wygląda, yy, ale no mówię, tutaj i, i, i dzięki temu, to znaczy dzięki temu, yy no w sumie dzięki temu Lech Poznań wygrywając po, po znowu kolejnym razie bardzo nieskutecznej grze awansował na trzecie miejsce już nie ma zaległego meczu także traci w tym momencie 12 punktów do Rakowa Legia traci 7, 7. punktów do Rakowa także, także wydaje się, że no Raków tak, ten i hitowy transfer będzie legi. No tak, Mark no Margual, Gual. ale to też już mówiliśmy, że Margual do, 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 do legi Warszawa z Jagieloni biały I to ile ma tych bramek w tej lidze, że on jest taki, to. Yy, no, on ma chyba 10 bramek? Nie, 9, czekaj, 8 bramek i trzy asysty. Ale to jest naprawdę dobry zawodnik, on, on bardzo dużo daje... A, bo, a czemu? Na przykład Legia myślę, że żałuje, że oddała tego Szymona Wodarczyka? No na pewno żałuje, bardzo żałuje, bo gość, wiesz, strzelił 8 bramek, kolejną no bramkę tym, teraz strzelił... I z... po tym sezonie Górnik se zarobi z... naprawdę ładne grał. pieniądze, myślę. Tak, że... bo, bo on najprawdopodobniej odejdzie, mi się wydaje, tam 2-3 miliony wchodzą w grę, więc Ja więc myślę, że może nawet jak więcej może jeszcze strzeli bramek, może być jeszcze wiesz, więcej. Co... Wydaje mi się, że to by się musiały już kluby bić o niego i przebijać oferty. No może, a może tak może będzie. Tak nie być, wiadomo. Może tak być, bo, Młody, perspektywiczny, wiesz, perspektywiczny dobre warunki. Tylko, czy, 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 czy górnik nie będzie na takiej zasadzie, że. Jak najszybciej pieniądze. 3 miliony i powiedzą. No dobra, to to to, to Ale no, jest niesamowite. Może już coś powoli dogadują, może tam mają jakieś kontakty z klubami, więc zobaczymy, to leży w ich rękach, nie? Tak, ale to tak jak mówiliśmy, wymienia się Anderlecht na przykład w kontekście no, no Szymona czeka. i wydaje też. się, że Anderlecht byłby super miejscem, tak? No tak? Taka liga właśnie belgijska, holenderska, coś na tej zasadzie, no tak. to, to by było Tylko fantastyczne. To żeby nie skończył jak ten Aleksander Buksa w standardu liesz juniorów, czy tam... No, no tak, no, no to no. prawda, w rezerwach standardu liesz, no, no tak, zgadzam się, to by było dosyć, dosyć przykre, tak. E i jeszcze tutaj taka ciekawostka już spoza świata piłki. No to Najdroższe bilety na mecz Oklahoma City Thunder, tak? Z Lakers, w którym LeBron James najprawdopodobniej pobije rekord zdobyczy punktowej. Karima Abdullah -Jabara. Abdulla Jabara. tak? No to, to osiągają już 92 tysięcy dolarów. No to są kolosalne. Najdroższe bilety, także, także no, to, to, to są nieprawdopodobne. Ale no, są niesamowite pieniądze. I nie? chyba zostało mu 30, nie, 20, 20. 8 chyba punktów do pobicia, faktycznie tego. Nie. Około 25 punktów. Ale byłby problem, jakby nie pobił. No. I co 92 wtedy? tysiące i wiesz, zapłacił ktoś za bilet. No i, właśnie, i nie. nie ma Ale wiesz, co mi się wydaje? Że jeśli ktoś zapłacił 92 Ale tysiące ja za myślę, bilet? A ja myślę, że tam Oklahoma mu pomoże. Myślę, że jakoś tam dogadają klubowo. No, wiesz, jak to w NBA wygląda. No racja, nie? No, więc... to prawda. Ja myślę, że oni się jakoś dogadają. Ale wiesz, nawet jeśli. Będzie miał luz, myślę, że może zrobią tak, że. Niech Oklahoma wygra z Lakersami, ale żeby LeBron miał z łatwością zdobywał te punkty. Może tak nie? być, no? To Mogą prawda. się tak dogadać, myślę, że to będzie Win Win w dwie strony. Mm -hmm. yy, tylko ten mecz jest yy, ten. W, yy, w Oklahomie, czy gdzie to jest? ten? Yy, szczerze mówiąc, czekaj, zaraz sprawdzę, gdzie, yy, gdzie oni grają. Gdzie on się też yy, odbywa, nie? Bo to mm -hmm. też jest ważne, która z tych drużyn zarobi tyle też na tych biletach. Nie? Oni grają w środę w nocy, o czwartej godzinie. Yy, w... W Los Angeles grają. Okej, okay, no to czyli. Tak, w Los Angeles, także, także spoko. E... No fajne pieniążki też zarobi. Tak, ale zmierzam do tego, że jeżeli ktoś jest w stanie zapłacić 92 tysiące na ten mecz i, i zapłaci te pieniądze, to, to nawet jeżeli nie pobije tego rekordu, to na następny mecz też pojedzie. No, ta osoba, wiesz? No tak. Do tego zmierzam, że ta, tak może być zdecydowanie. E, no e... No. No i ogólnie w tym następnym tygodniu no to tak, taka Tak, mamy tak naprawdę w środku tygodnia jeden bieda mecz, totalna. Yy, i to Pucharu Francji. No yy, to Znaczy ciekawy w sumie mecz. No nie? ciekawy no. mecz, bo Marsylia gra z PSG. No. natomiast no, jakby nie było, Puchar Francji, I, i mimo wszystko to jest jedno spotkanie, ale jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, bo nie zapisałem sobie akurat, ale tak jak mówiłem yy, przed weekendem, tak skoki narciarskie, no i Granerut po prostu pozbył się całkowicie konkurencji. Kolejny jest dosyć słaby konkurs w wykonaniu Polaków, dwa konkursy. No więc... i tak jak mówiliśmy, czyli yy, niestety Polacy nigdy nie wykorzystują sytuacji takich, tylko sobie grabią. No a inne kraje jak zwykle muszą no ja myślę że mental Kubacki 250 punktów no już, to już traci no niecałe, całe 200 no chyba 48 Można, się, 242, można znaczy się Można się już raczej pożegnać z mistrzostwem no ale no trudno, i tak no jak tak. będzie drugi, to będzie i tak. No duży sukces, to duży sukces. Wiesz, dużo wygranych konkursów, to no. naprawdę, to nie jest najlepszy. Dobry tak, sezon że... i tak. Y, tak, tak się tak uważam. Y, martwi troszkę jedynie ta, ta, powiedzmy forma, taka stocha, on nawet nie wszedł do konkursu głównego, tak, w jednym no tak. z, z, w jednym z w jednych z kwalifikacji, także, także to. To dosyć smutne, ale no tak, jak mówię, tutaj Granerud wydaje się odjechał już kompletnie. No, e, będzie dominował do końca sezonu. No i, no i tak to wygląda. Dla nas niestety, jakby nie było, tak? No, no, dla Polaków e... niestety, no ale dla Norwegów niestety Tak. E, no rozjeżdżałem. I chcieliśmy takie coś wprowadzić, że będziemy po weekendzie, co się działo w ogólnym w sporcie, tak, wybierać. Tak trzech bohaterów tygodnia. Trzech takich powiedzieć. zawodników, no, zawodników czy nawet trenerów, czy. No, osób... po prostu ludzi sportu, można ludzi powiedzieć. sportu. Tak? No i ja myślę, że pierwszym, pierwszym na pewno trenderem to jest Sean Dyche z Evertonu. No tak, to prawda, zgadza się. lidera Premier League, do mhm. no, maszynę, która idzie po mistrzostwo. I Hurricane. Na pewno Hurricane. I myślę, że ja jeszcze... Od... No, możesz też dać coś od siebie. Ja bym powiedział Kamiński, że za tą debiutancką bramkę. Tak, ale ja jeszcze na pewno pochwalę Keylora Navasa. Pierwszy mecz w Nottingham, mhm. który... No, uratował tak naprawdę przed porażką z Leeds. Tam było 1-0 i naprawdę to, co Kellor na Was wyprawiał na tej bramce, no to szacun szacuneczek to za debiut to. Był. Debiut, debiut Kelora na wasa w bramce. No, szkoda mi też trochę tego Dina Hendersona, bo jednak nie miał słabego sezonu. A niestety wchodzi Keylor. no, czy no. Niestety, niestety, no, no, na, was no niestety na was w końcu sobie pobroni i to naprawdę pobroni sobie bardzo dużo. Ta, no właśnie, bo, bo, bo tam wiesz. Nie jest w drużynie, Nottinga, która, która dominuje, bronić, nie? Faktycznie. Bo no. nie jest w drużynie, która dominuje. No w takim tak, PS rzeczy. raczej się będzie bronić niż, w takim PS, no tak. to było ciężko coś tam, wiesz, na te, w tych meczach bronić, mhm. a no teraz jest drużynie, która naprawdę będzie mógł wykazać swój kunszt e, bramkarski, bramkarski tak, więc tak. No, no, na prawda. pewno to jest duży plus dla niego, że on pobroni no, też on 36 lat to już jest bliżej końca niż dalej. Więc no myślę, że to dla niego też dobry ruch, w pomoc takiej drużynie w utrzymaniu. Się. Chociaż myślę, że Nottingham się utrzyma w tym sezonie. E, bo Nottingham wygrało 1-0, tak? Tak, z Leeds. Leeds United. Mm -hmm, no I tak. bardzo słaby debiut Westona McKeniego na pewno. To mm -hmm. można też dodać. Okej, okay. a Rutter grał? Grał, grał, grał. No też okay. średnio. No, średni mecz ogólnie, nie? Mm -hmm. Taki, no... no 1 0, 1 -0. Ale było, ale no, były sytuacja, no, ale. No tak. To nie, by nie wiadomo też jaki mecz. No i tak jak mówię, tutaj marsylia PS, że nie wiem, jakbyś myślę, że. Chociaż wiesz, no, jest nie grę. E... Marsylia wczoraj przegrała z nicą 21. Tak? Przy... Chyba, chyba mi to umknęło nawet. Bo oni zaraz, wczoraj zaraz grali sprawdzę. właśnie jak Barcelona, tak, równolegle tak. grali. Tak, tak, chyba tak, albo 245. No trzy -1, 1 z, liceum, -1, -1 z liceum, no, to, więc no, to... no jeszcze u siebie, no więc nie za ciekawie, mm -hmm. no ale PSG też jest osłabione, nie mają e, Mekemby. No tak, no właśnie, nie ma Mbappe, nie ma Neymara, tak? No chyba, no nie wiadomo, no wiesz, niedługo go i tak nie będzie, no bo będą mu rodziny siostry, więc no tak, to no, jest to, nieuniknione, to że Racja. go nie będzie. A PSG no ma ciężki mecz w Lidze Mistrzów, nie? Dwumecz w sumie, no z Bayernem Monachium. Grają, więc to też nie jest dla nich zaciekawe, nie? No tak. E, nie, nie ma tutaj jeszcze informacji o występie, czy wątpliwy, czy nie. E, jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić. Aha, te klubowe Mistrzostwa świata. E, właśnie dzisiaj. Mm, dzi nie dzisiaj. Tylko jeszcze. No wie wydaje mi się, że to można powiedzmy powiedzieć. E, jutro gra Flamengo z Alchilal, czyli, czyli tą drużyną z jedną z. Ten mecz to był PSG przeciwko gwiazdom Al-Hilal i Al-Nasr, tak? Al -Nasr. Więc to jest jedna z tych drużyn. Flamenco z Al-Hilal tutaj. I to jest ta drużyna, która złożyła ofertę Messiemu 300, tak, 300, rocznie, 300 milionów euro rocznie. I tutaj będą grać właśnie z Flamenco półfinał. A za to w środę Al-Achli z Realem Madryt też drugi półfinał grają. No i najprawdopodobniej wydaje się, że no, finał będzie wyglądał e, Flamenko z Realem Madryt, tak? No. E, no i. Chociaż no nie wiem, może te Hillary. Tak myślisz? Mi się mm. wydaje, że nie, mi się wydaje, że Flamenko, że. Zobaczymy. Bo wiesz też, e, zobacz, jaka to była drabinka. tu było tak, że e, Flamenko od razu i Real Madryt są, wiesz, no, no, w następnej rozstawieni rundzie Rozstawieni są, nie? Tak. No nie wiem, zobaczymy, jak gra tak Flamenko. Naprawdę... Tam nie wiem, czy Dawid Luiz nie gra. Czy tam e, Flamengo był, był nasz ten, nie? Przecież był selekcjoner. No, racja, tak, to prawda. E, Flamenko, ostatni mecz wygrany, i tam jest na przykład Dawid Luis, e, Luis, Felipe Luis, e, Gabriel. Ten Gabriel tak, taki. No. E, tak, Jerson. No, tak, tak. Mate... To jest. Tak. To nie jest ten, nie myślałem, zwątpiłem trochę Mateusz Kunia. E, Tiago Maja, też, też chyba taki był zawodnik gdzieś tam. Tak, no to Czekaj, nie, no, mają, mają mają zespół. W Lil, no mówię, to no. też taki dosyć więc, znany nie, zawodnik. Tak? Mają na, ma, Widal, mają na ławce, Widal na ławce. Widal na ławce. No, także, także, wiesz. No mi się wydaje, że to będzie raczej flamenko no, Realny Madryt. No i myślę, że to Ale będzie. Ale myślę, dosyć że te wiek. mistrzostwa mistrzostwa tych... Yy... Klubów, to takie. Nie, no wiadomo, tutaj mi się wydaje, że najgu... na, najbardziej taką przyciągającą rzeczą do tych spotkań to jest właśnie ten War i, i komentowanie no, decyzji no. sędziowskich. Zobaczenie, jak to wygląda, tak, no takich właśnie te, Ale się tak, to, tak to myślę, że to tak zbytnio nikogo nie mhm. interesuje te no tak. mistrzostwa klubowe. No bo nie grają też nie wiadomo, jakie tam drużyny. Jednak Europejczycy to bardziej się interesują tymi europejskimi drużynami niż jakimiś alchilalami czy innymi. Tak. No i wiadomo, I... że jakby nie było no to real Porównując do takiego potencjału sportowego, na przykład flamengo, no flamengo myślę, że można by było raczej przyrównać do, nie wiem, do takiej Majorki. Właśnie, z którą Real przegrał. No i tutaj wiesz, nie można wyrokować od razu, że Real wygra. Nie, no ja myślę, że. Jest Majorka zdecydowanym... jest gorsza od Flamengo. No, no dlatego mówię właśnie, że przyrównać, i chodzi mi konkretnie no. w tej sytuacji, że wiesz, że Majorka wygrała, to a dlaczego by... Flamengo miałoby nie wygrać, A jakby takie Flamengo wygrało z Realem, no to też. Byłoby. No to, to by było przykład... dosyć ciekawe, tak. To by było naprawdę ciekawe, no hmm. i a może się tak wydarzy, no Real jest też bez formy, więc. Myślę, że jeżeli oczywiście obie drużyny awansują do finału, tak? No, to jest to mecz warty obejrzenia, tak? No też pewno, troszeczkę inna piłka, ta brazylijska piłka no tak, to jest. To tak. no, jest no inne, i też ciekawe taki. Ciekawi zawodnicy, nie? No tak, też to prawda. Tam, Więc są ciekawi zawodnicy na pewno, mhm. no ale no chyba to tyle, nie? Tak, chyba tyle na dzisiaj. No będziemy e... się widzieli raczej w piątek. Tak. Znaczy na pewno w piątek będziemy się wzięli, no bo w środę Dokładnie. nie ma co nagrać, no bo to co tak. przywitamy się i pożegnamy, no. o jednym meczu powiemy i. i chyba będzie więcej, przede nie. wszystkim zapowiedź weekendu, no bo, no bo co, co tutaj? No tak, no bo no nic się nie działo. No tak. Dopiero w następnym tygodniu można coś w środę nagrać, no bo będzie Liga Mistrzów tak, ewentualnie pomyśleć. Liga Europy no tak. czy coś takiego, no zobaczymy, zobaczymy jeszcze. jak to będzie wyglądało. No i to chyba tyle, nie? Tak. E, dziękujemy Wam za oglądanie. E, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. E, Żegnamy się z Wami. Yy... No, życzyłem Wam na pewno miłego tak, poniedziałku. Tak. I miłego, miłego, całego. miłego całego tygodnia, no bo yy, zaczął, zaczął się nowy, nowy tydzień. Tak. No i życzyłem Wam naprawdę miłego dnia. Jest trochę zimno na dworze, trochę śniegu też jest w Polsce są przez to problemy, ale mam nadzieję, że jesteście bezpieczni. No właśnie, jeden mecz został odwołany w ekstraklasie no w ze względu na to. Więc no trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.